Auksencjusz pochodził z Mopsuestii, miasta, które obok Tarsu, rodzinnego miasta świętego Pawła Apostoła, należało do głównych miast Cylicji. Ta rzymska prowincja stanowiła łącznik między Małą Azją a Syrią i Libanem, czyli Fenicją. Z tego względu stanowiła ważny punkt strategiczny i handlowy. Chrześcijaństwo przyjęło się tu już w kilkanaście lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. Auksencjusz był dowódcą przybocznej straży na dworze cesarza Licyniusza. Był więc zaufanym cesarza. Kiedy wybuchło prześladowanie za cesarza Dioklecjana, a Licyniusz należał do największych wrogów chrześcijaństwa, Auksencjusz zrezygnował z tak zaszczytnej służby, nie ujawniając jednak, że jest chrześcijaninem. Przetrwał szczęśliwie obu prześladowców i poświęcił się służbie Bożej. Około roku 359 został nawet biskupem Mopsuestii. Historia nie przekazuje nam bliższych informacji o nim, gdyż jego pasterzowanie było zbyt krótkie. Zmarł bowiem w rok po objęciu biskupstwa, dnia 18 grudnia, około 360 roku. Filostargiusz pisze, że Auksencjusz wystawił kościół ku czci świętego Tarausa, świętego Probusa i świętego Andronika na miejscu, gdzie wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana. Filostargiusz podaje także, że brat Auksencjusza, Teodor, został biskupem Tarsu. Módlmy się. Boże, Ty dajesz nam, słabym ludziom, Twoich świętych, jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując świętego Auksencjusza, biskupa, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.